Dzień dobry Państwu. To już jest 8.15 i zaczynamy. Znów zachęcam do tego, żeby włączyć kamerki, to wtedy mi jest teraźniej trochę. Rozumiem, że słychać mnie, tak? Słychać? Proszę powiedzieć. Tak, słychać. Dobrze, dziękuję bardzo. Bo poprzednim razem, jak kiedyś w przyszłości Państwo zobaczycie, że stoję przed tą kamerą i ruszam ustami, a nic nie słychać, to proszę mi zwrócić uwagę, żeby nie było tak jak poprzednim razem. No ale powoli, powoli już się uczę, żeby nie zapominać o tych różnych elementach. No więc mówiliśmy o twierdzeniu Frobeniusa, prawda? No i chodziło o pojęcie dystrybucji. Dystrybucji to znaczy takiego zbioru dozwolonych przesunięć, prawda? Dystrybucja to jest tak, że w każdym punkcie mamy podprzestrzeń przestrzeni stycznej, no, która wyznacza te kierunki, które są w cudzysłowie dozwolone. Oczywiście matematyk powie, że to mu się z niczym takim nie kojarzy, bo to jest pojęcie matematyczne, ale my wiemy, że nam to się kojarzy po prostu z układem z więzami nieholonomicznymi, prawda? Takimi jak łyżwiarz czy coś. No i teraz udowodniliśmy, że jeśli jeśli ta dystrybucja jest zamknięta ze względu na komutator, to znaczy dla dwóch pól wektorowych, które, że tak powiem, są dozwolone, to znaczy należą do tej dystrybucji, to ich komutator też należy, to jeśli tak, to wtedy i tylko wtedy D jest lokalnie całkowalna. Prawda? Co to znaczy lokalnie? No to znaczy, że w otoczeniu każdego punktu to ta rozmaitość rozpada się na takie, jest jak gdyby iloczynem kartezjańskim, prawda? Rozpada się na liście foliacji i ta dystrybucja to są po prostu podprzestrzenie styczne do tej foliacji. No polega to na tym, że jak weźmiemy sobie jakiś punkt i zaczniemy z tego punktu poruszać się w tych kierunkach dozwolonych, to nie wyjdziemy poza taki jeden liść i potem z innego punktu też, z innego też. Ja podałem taką ideę dowodu. Ten dowód jest sformalizowany w książce. Mnie się wydaje, że to nie ma sensu, żeby to tutaj jakoś powtarzać. Natomiast, proszę Państwa, gdyby tak nie było, no to już tej całej dyskusji na temat tego, co to jest komutator, że komutator to mówi nam, o ile nie domknie się ten taki prostokąt, prawda, jak będziemy chodzili po polach dozwolonych, to jednak wyjdziemy w kierunku niedozwolonym, prawda? No i każdy z nas, to wtedy ta dystrybucja nazywa się niecałkowalna, i tak nie jest. No i każdy wie, że na przykład łyżwiarz ma kierunek dozwolony tylko taki, że wzdłuż, a jednocześnie może się przesunąć. Nie chodzi o takie przesunięcie, że podniesie nogi, tylko podjedzie troszkę do przodu i potem troszkę wróci i znajdzie się obok, prawda? Tak samo samochód. Może weźmy sobie taki przykład, który Państwo na ćwiczeniach potem omówicie, ale przykład dystrybucji niecałkowalnej, prawda? Tutaj oczywiście to słowo całkowalność i tak dalej, no to jest, prawda, bo to jak mamy dystrybucję, to jest tak, jak gdybyśmy mieli te kierunki styczne, czyli jakoś tam różniczki, prawda? A znalezienie foliacji to jest jak gdyby scałkowanie, prawda? Do czego one są styczne? No to jest samochód,
prawda? Co to jest samochód? No, bardzo podobne do łyżwiarza, ale prawda? Samochód na przykład na jakimś takim wielkim placu treningowym, no to ma 3 stopnie swobody. Po pierwsze położenie, na przykład tam środka masy, czy jak Państwo chcecie, no to ono jest, może być sparametryzowane 2 parametrami, gdzie wzdłuż tego placu wyznaczamy współrzędną X i Y, znaczy na brzegu, ale jeszcze ważną informacją jest to, jak jest ustawiony, prawda? Jak jest ustawiony, no więc jak jest ustawiony, no to jak to? No to na przykład jakiś tam kąt, prawda? A może źle zrobiłem, może w tę stronę, o, to łatwiej mi będzie. No to ten kierunek ustawienia to można parametryzować takim kątem alfa, prawda? Jak podamy ten kąt alfa, no to już wiemy, czyli ta przestrzeń konfiguracji samochodu jest trójwymiarowa. No dobrze, a teraz jakie są kierunki dozwolone? No przede wszystkim samochód nie może się do boku przesuwać, tylko do przodu albo do tyłu. No to ten kierunek, w którym on się może poruszyć, no to jest kosinus alfa razy d po dx, no w kierunku osi x może się posunąć o tyle, a w kierunku osi y o sinus alfa d po dy, prawda? No i oczywiście to można pomnożyć przez dowolną liczbę i to jest jeden z kierunków dozwolonych, prawda? No, ale oczywiście takich kierunków dozwolonych jest wiele, dlatego że jeszcze przecież nie zapominajmy, że ten samochód ma koła. No, czyli to, jak mu tutaj ustawię te koła, czy to widać, jak ja tak rysuję, jakoś, no nie wiem, to jest samochód, o, tak grubo narysuję, a tu jest koła. Może dla większej prostoty wykładu to założę, że to jest taki przegubowiec, który ma skrętne koła i przednie, i tylne, o, ale one się poruszają tak w sposób zsynchronizowany, prawda? O tak, nie może być tak, że jedno tak, a drugie tak, bo by się samochód zepsuł, rozjechał. No i teraz jeszcze to ustawienie kół, to czym możemy parametryzować? Ano możemy, jak ustawimy tak, to ten i włączymy silnik, to ten samochód rzeczywiście będzie się w kierunku tego wektora posuwał, ale jednocześnie to ustawienie kół jak gdyby fiksuje nam promień skrętu, prawda? Fiksuje nam promień skrętu. W związku z tym, jak on się posunie o taki kąt, to jednocześnie tutaj on się posunie, to się obróci o kąt alfa, prawda? O kąt alfa, no i znaczy, przepraszam, o jakiś kąt ten alfa się zmieni, no i łatwo widać, że to będzie właśnie ten promień skrętu razy d po d alfa, prawda? No i ponieważ r może być dowolne, a tu jeszcze można pomnożyć przez dowolną liczbę, to rozpina dwuwymiarową przestrzeń. No i łatwo widać, że ta przestrzeń jest, czyli to d, jest rozpięte przez jakie wektory? No wystarczy wziąć dowolne dwa takie dla tych dowolnych r. No ale to jak weźmiemy dwa takie dla dowolnych r i odejmiemy, to się odejmie, więc widać, że jednym z tych kierunków to jest po prostu d po d alfa, prawda? Jednym z tych kierunków to jest d po d alfa. No bo rzeczywiście jak to jest tak, to się może tak... A drugim z tych kierunków, bo dystrybucja jest pod przestrzenią wektorową, więc badamy, jaką podprzestrzeń wektorową można generować poprzez takie. No a drugim, no to na przykład weźmiemy sobie r równe 0, to jest ten wektor, czyli to jest
jakiś taki wektor, nazwijmy go sobie na przykład o Y, a wektor X to jest ten pierwszy, czyli cosinus alfa d po dx plus sinus alfa d po dy i ten wektor nazwijmy sobie x i po prostu ta dystrybucja jest generowana przez dwa takie pola wektorowe, prawda? W każdym punkcie bierzemy przestrzeń rozpiętą na tych dwóch wektorach. No i łatwo widać, że to nie jest dystrybucja całkowalna, bo jak ona by była całkowalna, to to ten samochód startując z jednego punktu mógłby się poruszać jedynie po dwuwymiarowej przestrzeni, prawda? A tymczasem my wiemy, że jak samochód stoi w tym miejscu, to ja mogę go w dowolne inne miejsce pod dowolnym innym kątem przewieźć, czy tam jak, przesunąć, prawda? Także poruszając się wyłącznie w dwóch dozwolonych kierunkach, no nie w dwóch kierunkach, tylko w kierunku należącym do dwuwymiarowej podprzestrzeni kierunków dozwolonych, mamy do dyspozycji całą trójwymiarową przestrzeń. No i to nie jest nic strasznego. Państwo sobie sprawdzicie, że te pola nie zachowują tego warunku i w związku z tym, jak posunąć się tak, jak ja rysowałem, o tak, 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 to się nie domknie i to przesunięcie to będzie w kierunku właśnie tego trzeciego wymiaru, prawda? Każdy z Państwa wie, że mimo, że a priori nie wolno samochodu przesuwać w bok, ale każdy umie przesunąć w bok. Jak źle zaparkuje i mu powiedzą, przesuń samochód w prawo o 10 centymetrów, to natychmiast to zrobi, prawda? Dobrze. Także ta całkowalność lub niecałkowalność dystrybucji jest niezwykle ważnym pojęciem. Koniec tego działu i przechodzimy do kowektorów. No już o kowektorach to już Państwo wiecie, prawda? One tworzą taką przestrzeń, którą nazywamy wiązką kostyczną i ta wiązka kostyczna, no to jest kolekcja po wszystkich punktach przestrzeni kostycznych w danym punkcie. A przestrzeń kostyczna to jest nic innego jak właśnie przestrzeń dualna do stycznej. I tu już nie ma żadnych tych, bo wiemy, co to jest przestrzeń styczna. To jest przestrzeń wektorów zaczepionych w punkcie X, czyli takich różniczkowań. A jak ktoś woli, to może już sobie myśleć, że wektor to jest klasa równoważności wektorów stycznych do krzywych sparametryzowanych, prawda? Jak mamy krzywą sparametryzowaną, to jej pochodna, którą oznaczałem gamma kropka, wyznacza w każdym punkcie, przez który przechodzi wektor. No i można o wektorze myśleć sobie jako właśnie o czymś takim. Wektor styczny do krzywej. Natomiast bardzo dobre jest to kodowanie wektorów w postaci operatorów różniczkowych, jak się Państwo przekonacie, bo to bardzo pomaga w upraszczaniu rachunków. Czyli to była przestrzeń styczna, a to jest przestrzeń do niej dualna i co to jest, to wy wiecie z algebry na pierwszym roku, prawda? Jest to po prostu przestrzeń funkcjonałów liniowych na wektorach, prawda? I to też jest wiązka i się nazywa kostyczna. Nie wiem, czy to jest tak elegancko pisać kostyczna, żeby się jakoś z kościami nie myliło, no ale nie umiem inaczej. No wiązka w tym sensie,
że to jest rozmaitość różniczkowalna, prawda, jak mamy jakiś taki element, to znaczy jakiś punkt alfa, to oczywiście temu jest przyporządkowany punkt M, no, który mówi w którym punkcie, no bo nie ma wektorów kowektorów abstrakcyjnych. Kowektory swobodne to istnieją w przestrzeni afinicznej, prawda? Jak można utożsamiać wektory zaczepione w różnym punkcie, to można i kowektory. Tutaj na ogół nie, prawda? No i to jest jakieś takie rzutowanie, które często oznacza się pi. No i w związku z tym to jest właśnie ta wiązka, to jest po prostu najpierw przestrzeń wiązki, po drugie baza, po trzecie to rzutowanie, stąd tutaj, a po czwarte włókno typowe. No i włókno typowe to też jest to Rn, prawda? Dlaczego? Dlatego, że każdy kowektor alfa jest w postaci takiej, jak wybierzemy jakiś układ współrzędnych, no to mamy alfa k dxk, prawda? Wiemy, że te różniczki współrzędnych stanowią bazę w przestrzeni kowektorów i każdy kowektor można przedstawić jako kombinacja. W związku z tym te xk oraz te składowe alfa k stanowią dobry układ współrzędnych w tej rozmaitości. Także widać, że ona jest dwa razy, jej wymiar jest równy dwukrotnemu wymiarowi samej rozmaitości M, no i to wszystko jest bardzo proste. Proszę Państwa, nie ma co tutaj więcej o tym mówić. Bardzo proszę, żebyście poczytali troszeczkę z tej książki. A teraz najważniejsza rzecz to jest pole kowektorowe. Pole kowektorowe, no to jest takie pole, na którym rosną nie wektory, tylko kowektory, prawda? Czyli to jest takie odwzorowanie, prawda, T z gwiazdką M w... Ojej, przepraszam bardzo, nie, to jest odwzorowanie, to pol M. No ale tak naprawdę to my mówimy o obiektach lokalnych, więc to nie musi być globalnie określone, tylko na jakimś obszarze otwartym. No i każdemu punktowi przypisuje alfa od M, no, który jest kowektorem, prawda, kowektorem, czyli należy do tej wiązki, ale uwaga, nie kowektorem zaczepionym w byle jakim punkcie, no tylko też w tym. Takie odwzorowanie to jest cięcie wiązki, proszę Państwa, jak mamy wiązkę, prawda, wiązkę to zawsze matematycy rysują w ten sposób, tak, tu jest ta przestrzeń wiązki, no w naszym przypadku to jest T z gwiazdką w M, tu jest ta baza, to w naszym przypadku to jest M, to tu jest to pi rzutowanie, to jest to włókno, które nazwiemy pi do minus pierwszej od x i te włókna są izomorficzne włóknu typowemu Rn, no właśnie izomorficzne w ten sposób, że wszystkie wektory zaczepione w danym punkcie po wyborze jakiegoś układu współrzędnych można parametryzować przy pomocy punktów z Rn. No i najważniejsza rzecz, że to jest lokalnie trywialne, także lokalnie to można uważać, że to jest taki iloczyn kartezjański. No ale na ogół globalnie to tak nie jest, prawda? Globalnie to ta wiązka nie musi być wiązką trywialną wcale. Znaczy nie jest trywialną, no nie jest trywialną.
dlatego że nie ma, bo jak coś takiego napiszemy, czyli wybierzemy ten układ współrzędnych, to można w jakiś sposób identyfikować wektory, kowektory zaczepione w różnych punktach. No powiemy, jak jestem w jednym punkcie i wezmę kowektor o takich współrzędnych, to pójdę do innego punktu i wezmę kowektor o takich samych współrzędnych. No i w ten sposób, jak gdyby strywializowałem tę wiązkę, narysowałem to w ten sposób, że to jest jak gdyby iloczyn kartezjański. Utożsamiałem kowektory zaczepione w różnych punktach. Ale to jest dowolne, bo jak wezmę inny układ współrzędnych, to dwa wektory, które miały te same współrzędne w jednym układzie, to teraz nie mają, na ogół nie mają, prawda? Także to nie jest jakieś kanoniczna trywializacja, tylko to jest no, jedna z wielu możliwych trywializacji. W związku z tym ta trywializacja nie stanowi tutaj jakiejś struktury geometrycznej, tylko to jest element, prawda, jakiejś tam parametryzacji. Dobrze. No i teraz, proszę Państwa, wkrótce, pewnie jeszcze dzisiaj, będziemy mówili o formach różniczkowych. Ja zakładam, że Wy trochę wiecie, co to są formy różniczkowe. Gdzieś tam na analizie pani Grabowska mi mówiła, że w swoim wykładzie tam sporo tych form różniczkowych brała. No to wiecie, że taka pole jednoform to jest po prostu jedno forma różniczkowa, prawda? Jedno forma różniczkowa. No i wiecie, że K formy różniczkowe służą do tego, żeby je całkować po K wymiarowych jakichś obiektach, cokolwiek by to było, będziemy się zastanawiać. No to jedno formy służą do tego, żeby je całkować po jednowymiarowych rozmaitościach. Co to jest jednowymiarowa rozmaitość? No mówiliśmy do tej pory, no ktoś powie, no to jest krzywa, prawda, to jest krzywa. Do tej pory mówiliśmy o krzywych sparametryzowanych, prawda, krzywa sparametryzowana to jest krzywa, ale jednocześnie sparametryzowana. Natomiast jednowymiarowa rozmaitość to na ogół nie jest żadna, nie ma żadnej parametryzacji, prawda. Jednowymiarowa rozmaitość. I teraz napiszę w nawiasie niesparametryzowana. I właśnie pola kowektorowe służą do całkowania po jednoparametrowych rozmaitościach, ale uwaga, zorientowanych. I teraz troszeczkę trzeba będzie pomówić o orientacji. No w przypadku jednowymiarowej rozmaitości orientacja to jest jak gdyby narysowanie strzałki. Co to formalnie oznacza? No bo narysować strzałkę każdy wie, jak Euler zastanawiał się nad problemem mostu w Królewcu, prawda, żeby tam przejść czegoś owego, no to oczywiście miał na myśli te krzywe zorientowane, prawda, no bo wiadomo było, w którą stronę się idzie. I to nie jest to samo, czy się idzie w tę stronę, czy się idzie w tę stronę. No i na takim poziomie heurystycznym to wystarczy powiedzieć, że no to jeszcze ta strzałka jest, żeby powiedzieć, w którą stronę posuwanie się uważamy za marsz do przodu, a w którą uważamy za marsz do tyłu. Proszę Państwa, formalnie to jak mamy rozmaitość, no to rozmaitość to jest atlas, prawda? Rozmaitość to jest atlas. To jest zbiór map. I teraz, a co to jest orientacja rozmaitości? To jest wybór P
pewnego podatlasu, który ma tę własność, że te funkcje przejścia są odpowiednie. No proszę Państwa, jak mamy... Ja to tak mówię heurystycznie, dlatego że to trzeba przeżyć, proszę Państwa. No Państwo musicie sobie przeczytać, ale tak atlas... Atlas na rozmaitości, a no to jest zbiór map, prawda? Zbiór map. No, on musi być zupełny, to znaczy, żeby każdy punkt leżał w jakiejś mapie, prawda? No i teraz jak mamy dwie takie mapy, kappa, no niech będzie kappa 1 i kappa 2, no to tutaj gdzieś mamy na ich wspólnej części mamy takie odwzorowanie kappa 1 do minus pierwszej złożone z kappa 2. No i co to jest? No to jest odwzorowanie z Rn w Rn, prawda? Bo kappa to jest niby odwzorowanie, ojej, przepraszam bardzo, czy ja Państwa, nie, o tak, na odwrót, bo kappa, czyli mapa, to jest coś, co współrzędnym przypisuje realny punkt w terenie, prawda? Więc tutaj mamy, jak wybierzemy te współrzędne punktu tutaj, to kappa 1 temu przypisuje punkt prawdziwy na rozmaitości, czyli na przykład w terenie, a potem bierzemy drugą mapę i temu przypisujemy znów współrzędne punktu w Rn, prawda? Więc to jest odwzorowanie Rn w Rn. No i wiemy, że ono musi być, jest gładkie, odwracalne i tak dalej. No to w związku z tym jego pochodna, pochodna, no jest macierzą odwracalną n na n. W związku z tym jej wyznacznik no, musi być różny od zera. Jak on jest różny od zera, to są dwie możliwości. Albo jest dodatni, albo jest ujemny. No i proszę Państwa, atlas zorientowany, to jest taki, że te wszystkie macierze przejścia właśnie mają wyznacznik nie ujemny, ale dodatni. Prawda? To jest taki, że ten wyznacznik właśnie tych macierzy przejścia jest większy od zera. On nie może być zerem, więc mógłby być albo ujemny albo dodatni. I proszę Państwa, rozmaitość zorientowana to jest rozmaitość, na której udało się wybrać pewien atlas i mówimy, o, ten atlas, udało się wybrać atlas zorientowany i mówimy, ten atlas, to on jest ten lepszy. Mapy należące do tego atlasu, to będę nazywał mapy zgodne z orientacją. I będę lubił używać takich... ojej, przepraszam, ja się znów... tego. Ja powinienem patrzeć do kamery, ja się przesunąłem i patrzę w telewizor. Tak, no więc
Rozmaitość zorientowana to jest taka rozmaitość, na której wybrano atlas zorientowany i mapy należące do tego atlasu to mają taki lepszy status. Wiele rzeczy będziemy definiowali w ten sposób, że będziemy mówili, a weź mapę, ale nie byle jaką, tylko zgodną z orientacją, to znaczy z tego atlasu, który definiuje nam orientację i wtedy coś tam oblicz i tak dalej. Będzie wiele takich definicji. Oczywiście to nie znaczy, że do celów rachunkowych nie wolno się posługiwać mapami innymi. Można się posługiwać innymi, ale wtedy trzeba pamiętać, że tam gdzieś jeszcze jakiś minus trzeba postawić tego owego. Oczywiście, jak mamy atlas, jak mamy mapę, która nie należy do tego atlasu, ach, to bardzo łatwo z niej zrobić mapę, która należy. Co trzeba zrobić? Ano na przykład przestawić jakieś dwie współrzędne. Piątą nazwać siódmą, a siódmą nazwać piątą. To takie przestawienie, jak Państwo wiecie, no to jest przestawienie dwóch kolumn w tej macierzy, no to wyznacznik, który był ujemny, teraz stanie się dodatni, prawda? Także to nie jest tak, że te mapy niedobre to już są skazane na wieczne potępienie i broń Panie Boże. Nie, nie, to tyle tylko, że te, które należą tutaj, mają taki lepszy status. Będziemy mówili, że one są zgodne z orientacją. A inna metoda, jak z atlasu złego zrobić dobry, no na przykład zamienić, postawić minus przy jakiejś współrzędnej, prawda? To znaczy, powiem, biorę nową współrzędną x1, która jest równa minus dawne x1. No to tak jakbym jedną kolumnę w tej macierzy pomnożył przez minus, no i tak samo wtedy wyznacznik zmieni znak, prawda? Także to jest bardzo łatwo naprawiać mapę, która nie jest zgodna z orientacją. No więc proszę Państwa, w jednym wymiarze mapy, no to są parametry, ojej, przepraszam. W jednym wymiarze mapy, no to są po prostu parametryzacje, prawda? Nie ma żadnej na rozmaitości niesparametryzowanej, nie ma żadnej wybranej parametryzacji, no ale są parametryzacje, może nie ma globalnej, prawda? No na przykład, proszę Państwa, na kółku topologicznym to nie ma żadnej globalnej mapy, prawda? Bo wtedy bym sobie zjadł własny ogon, tylko muszę coś tam wyrzucić, na przykład jeden punkt, no i wtedy mogę parametryzować. No i wtedy trzeba jeszcze jedną mapę mieć, która by pokrywała ten punkt, prawda? No i teraz dwie mapy są zgodne, jeśli no, pochodna jednego parametru względem drugiego jest dodatnia. No to innymi słowy właśnie o to chodzi, że jest dobrze określone kierunek, co to znaczy do przodu. Do przodu to znaczy tam, gdzie ten parametr, mapa to jest parametryzacja, kierunek do przodu to jest tam, gdzie parametr rośnie i jak mamy dwie, to zgodność polega na tym, że tam, gdzie, no że po prostu, no bo to jest wyznacznik macierzy 1 na 1, czyli po prostu ta pochodna tam drugiej, pochodna parametrów drugiej parametryzacji względem parametrów pierwszej parametryzacji. Dobrze. Proszę Państwa, no to jak mamy rozmaitość niesparametryzowaną, to teraz definiujemy, proszę Państwa, całkę, niech alfa nazywa się to pole kowektorowe, no i niech D, nie D, ojej, przepraszam bardzo, bo oznaczałem to D, no a D,
przed chwilą na poprzedniej tablicy oznaczałem tą, dystrybucję, bo D to mi się kojarzy z domeną. Ojejku, straciłem rezon, jak to chyba pan Sienkiewicz nazywał, że rezon stracił. Jak ja to nazwę? No dobrze, niech się nazywa C, już. C, krzywa. Od łacińskiej nazwy krzywej, ale nie sparametryzowanej. No i zdefiniuję to państwu. No to proszę państwa, najpierw może ograniczmy się, prawda, bo celem moim jest to, żeby państwu dać intuicję, a definicję to potem, jak już rozumiemy, o co chodzi. Więc przypuśćmy, że istnieje globalna parametryzacja. Prawda? Globalna parametryzacja. To znaczy, że istnieje taka krzywa sparametryzowana. No ten parametr biegnie sobie gdzieś od A do B. No taka, że to gamma od T przebiega to C. No przypuśćmy, że coś takie, no przed chwilą pokazywałem, że tak może nie być, prawda? Że nie ma globalnej parametry, ale przypuśmy, że jest. To wtedy napiszemy tak, że to będzie całka z czegoś takiego. Bierzemy tę alfę i ją obliczamy na wektorze. Alfa to jest maszynka, która ma jeden slot, do niej wrzucamy wektor, wypluwa liczbę, prawda? O. To tu wsadzamy do tego slotu właśnie gamma kropka. Od T. No teraz oczywiście alfa musi być wzięte w punkcie właśnie tym gamma od T, prawda? Gamma od T. Ojej, przepraszam. Tak. No więc innymi słowy, dla każdego punktu tej rozmaitości to jest jakiś punkt krzywej sparametryzowany. Więc bierzemy wartość tego pola kowektorowego, no właśnie w tym punkcie i obliczamy go na wektorze stycznym. A następnie całkujemy po tym parametrze. To jest normalna całka. Oczywiście państwo już jesteście pewnie mądrzy i wiecie, że całka Riemanna to jest dla dzieci, a dla dorosłych to jest całka Lebesga i tam jakieś takie. Ale tutaj to może być nawet całka Riemanna, dlatego że to wszystko są gładkie funkcje, bo od początku zakładamy, że to są obiekty no takie jakieś tam, no przynajmniej różniczkowalne parę razy klasy CK, także to jest zwykła całka Riemanna. No i po prostu całkujemy sobie od A do B, gdzie uwaga, bo tak a priori ta krzywa niesparametryzowana to ma dwa końce, prawda? Ma dwa końce i żaden z nich nie jest lepszy. Jeden i drugi to są końce tej krzywej, prawda? Ale jak mamy sparametryzowaną, to już między nimi jest różnica. Jeden nazwiemy początkiem, a drugi nazwiemy końcem. Prawda? Który to jest początek? Taki, że od tego początku, idąc w kierunku dozwolonym przez orientację, dochodzimy do tego drugiego. Także teraz to już wiemy, że one nie są równoważne. Jeden z nich to jest koniec, a drugi z nich to jest początek. Czyli innymi słowy, jak mamy orientację krzywej, niekoniecznie parametryzację, to już
brzeg tej krzywej, który się składa z dwóch punktów, też zyskuje orientację. Zaraz będziemy to robili w przypadku dużo dowolnego wymiaru, że jak mamy rozmaitość zorientowaną, to to generuje orientację brzegu. To brzeg natychmiast uzyskuje też, dziedziczy orientację od samej rozmaitości, prawda? No więc w przypadku jednowymiarowym, no to jest bardzo proste, bo to właśnie jest tak jak tego. No dobrze, więc na razie póki co. Krzywa jest niesparametryzowana, ale zorientowana. W związku z tym brzeg ma orientację. Te dwa punkty już nie mają tego samego statusu. Jeden jest, można nazwać początkiem, drugi można nazwać końcem. I piszemy coś takiego. No proszę Państwa, czy to jest dobra definicja? Ano nie wiemy, a priori nie jest dobra. Zaraz. A priori nie jest dobra, dlaczego? Dlatego, że zależy od wyboru parametryzacji, prawda? Krzywa była niesparametryzowana, a myśmy wybrali parametryzację. No i teraz właśnie klub programu polega na tym, że mogę to napisać, mimo że to jest banalne, ale ja to podniosę do rangi twierdzenia. To jest banalny lemacik i to sformułuję tak. Powyższa definicja jest poprawna. Co to znaczy, że jest poprawna? To znaczy, że nie zależy od tych dowolnych elementów, któreśmy tutaj, prawda, ni w 5, ni w 11 wsadzili, bo a priori krzywa jest niesparametryzowana. W związku z tym wybór jakiejś parametryzacji to jest wsadzenie tutaj niedozwolonego elementu. Ale definicja jest poprawna. Dlatego, że nie zależy, że jak się okaże, no proszę Państwa, to jest bardzo proste. Dlaczego? Dlatego, że jak zmienimy parametryzację, i ja pozwolę sobie to tylko tak powiedzieć, bo Państwo już powinniście to od razu sobie wymyśleć, a należy przeczytać z książeczki. Bo jak weźmiemy inną parametryzację, prawda, dobrze, to tam troszkę jeszcze powiem. Mógłbym już dla inteligentnych ludzi, to bym powiedział, ojej, przepraszam, bardzo przepraszam, ponieważ Państwo, źle powiedziałem, ponieważ uważam Państwa za inteligentnych, to uważam, że mógłbym na tym zakończyć i powiedzieć, udowodnijcie sobie to twierdzenie. No ale jeszcze taką uwagę podam, czyli mamy tak. Całka od A do B i tutaj mamy alfa w punkcie gamma od T na gamma kropka od T dt. A jak wezmę inną parametryzację, no to po pierwsze będą zupełnie inne punkty, na przykład C, D, no bo inna wartość tych parametrów. No i tutaj będzie alfa od, powiedzmy, sigma od S, nowy parametr S, który uderza na wektor styczny do tej krzywej tej i tutaj ds. No i pytanie, czy to jest równe, tak? Czy to jest równe? No proszę Państwa, to jest równe. Dlaczego? Bo to jest
stwierdzenia o zamianie zmiennych w całce jednokrotnej, prawda? Bo tutaj się zamienia, czyli jeśli to nazwiemy coś tam od T, to jest różniczkowanie po T, a tu jest różniczkowanie po S, prawda? Czyli to jest, tu występuje coś takiego, D po DT, a tutaj występuje coś takiego, D po DS. I oczywiście przejście z T do S to jest pomnożenie, prawda? O, tutaj powiedzielibyśmy tak, jak chcemy z tej całki przejść do tej, to musimy wyrazić DT w postaci DT po DS, DS, prawda? O. No tak, ale jeśli to tak zrobimy, to następnie o to coś wrzucimy tutaj, prawda? To coś razem z tym ożenione, to da nic innego jak właśnie D po DS i to jest właśnie to D po DS tutaj, a to DS to będzie to DS i to jest koniec heurystycznego dowodu. Proszę Państwa, jak wielcy ludzie, Newton przede wszystkim i Leibniz, a potem Euler, Lagrange, te rzeczy tworzyli, nie mieli takich dobrych oznaczeń. Także to była wiedza taka troszeczkę tajemna, bo strasznie dużo tutaj trzeba było sobie wyobrazić. To dowody wyglądały w ten sposób. To jest dowód. A dobrze, my się wznieśliśmy na wyższy szczebel ścisłości, także proszę sobie uściślić ten dowód i przeczytać go z książki i ja na tym kończę, prawda? Bo tutaj występuje DT, ale i występuje D po DT. Przy zmianie parametryzacji to się o coś mnoży, a to się o coś dzieli i w związku z tym tu wychodzi nam DS i D po DS. Koniec. To nie zależy. No ale teraz, proszę Państwa, najważniejsza sprawa to jest taka. No dobrze, ale jakby to ja tutaj założyłem, że istnieje globalna parametryzacja. No a jak nie ma tej globalnej parametryzacji, to ja to też krótko powiem. No to wtedy... Aha, ważnej rzeczy nie powiedziałem. No bo proszę Państwa, zwarta. O, będziemy zakładali, że to wszystko jest zwarte. No jakby nie było zwarte, oczywiście to można uogólnić troszeczkę na niezwarte, no to wtedy mamy całki te niewłaściwe, jakoś tam trzeba do nieskończoności, to niektóre, że czasami da się scałkować, czasami się nie da, bo całka jest rozbieżna. Na razie na użytek fizyki, która powinna być lokalna, rozważamy wyłącznie zwarte. No jak jest zwarta, to oczywiście wokół każdego punktu istnieje parametryzacja, no ale ponieważ to jest zwarte, to można z tego każdego pokrycia wybrać podpokrycie skończone, więc w sumie można to pokryć skończoną liczbą takich krzywych sparametryzowanych. No i już. No i dla każdego kawałka to tak mówimy, a potem dodajemy i koniec. Także wszystko to jest dobrze określone. Dziękuję bardzo. Przerwę robimy.